Na cześć, dzisiaj będzie znowu, ponownie, te z ostatnich sztuk z korektury oficjalnej, również z miejscowości Światłochowice. I co mamy? Krzyżóweczkę z numerem 25, 100 tysięcy w gotówce z 27, 29, ostatnia ekstra pensja z numerem 39 i ostatnia krzyżóweczka z numerem 40. Mój wkład to jest 15, 21 zł, tak więc zacznę od krzyżówki z numerem 25. Tutaj się utworzyło jedno słowo Ewes, a trzy litery zostawiłam do strapania z wami. Litera O. Może coś jeszcze się utworzy, mam nadzieję, że jeszcze dwa słowa dojdą, bo jedno słowo, jeżeli tylko, to mogło i być, by zostać z jednym słowem. Litera P. Epir, drugie słowo, ok. A teraz coś na trzecie. Litera ty. Czyli mamy epir i ewes. ATS, no niestety pościutko. 100 tysięcy w gotówce z numerem 27. Szukamy pliku albo 35, 26, 2. 29. A wy sobie przy okazji podsumowujecie, czy warto wykupywać ostatnie sztuki z jakiejkolwiek kolektury. 25 i mamy pik. Ok. Czyli można powiedzieć, że nie jest aż tak źle. 15, 33, 30, 22, 28 oboczek, 1 oboczek, 14. I co mamy pod pikiem? No, na początek 5 zł. CC się zgadza, ok. No to znowu 100 tysięcy w gotówce z numerem 29. Szukamy 18, piku 34, 9, 30. No to co? Oboczkiem zaczynamy. Kolejnym oboczkiem, jeszcze kolejnym. Czwóreczka, 21. Mam nadzieję, że drugi pasek będzie bardziej szczęśliwy. 29, 33. Kolejny oboczek, 22, 32. 11. HC. No to co? Ekstra pensja z numerem 32. Dwóch ekstra pensji, 9, 13, 18. Szukamy 15. Ok. 19, 17 opoczek, pierwsza ekstra pensja, 24, 23, 11, 21, 27, 16. Ósemka. OS. OST, no niestety. No to ta nadzieja w krzyżóweczce z numerem 40. Która jeszcze słowo się utworzyło? Litera A. Zaznaczam. Iga, pierwsze słowo, raczej imię. No i dobra, kolejna literka, litera J. Jest tylko jedna. No to co? Znak zapytania, stronie strapujemy litera B. TS. Podsumowanie jest następujące. Sami oszacujcie, czy warto kupować ostatnie sztuki, czy nie, na podstawie tego, co tutaj podrapałam. No to co? Trzymajcie się. Topa.